Cześć kochani, tu Sonia z fanpage'a Sonia Kwiatkowska Jazdy Konne. Bardzo często pracując z jeźdźcami na różnych szkoleniach bądź pierwszych zapoznawczych treningach zauważam, że wielu z nich ma ogromny problem z nastawieniem. Moi stali jeźdźcy mają ten problem przepracowany, natomiast fakt jak często słyszę o tym daje mi do myślenia, że jest to problem bardzo powszechny. Podczas jednego ze zgrupowań spotkałam się z dziewczyną, która już na początku treningu mówiła o tym, że czuje, że dziś będzie źle. Nie wiem dlaczego to czuła, ale jej koń jeszcze o tym nie wiedział. Takich zdań można wymieniać miliony. Niektórzy nastawiają się, że skoro przyszła widownia na plac, to teraz na pewno im nie wyjdzie, albo że koń dzisiaj świruje i że na pewno nie skoczy. I kiedy ten koń wyłamuje spod przeszkody, cieszą się wręcz, że potwierdziła się ich teza. To i ogromna samokrytyka daje negatywne skutki w przyszłości. To właśnie ono bardzo często powoduje, że cofamy się w rozwoju lub stoimy w miejscu. W jeździectwie, jak i w każdym innym sporcie, ta samodyscyplina, ta zdrowa samodyscyplina jest bardzo ważna. Obdarzanie siebie szacunkiem, pozytywne myślenie i energia, która ma nas motywować do działania. Wciąż. Kiedy wciąż mówimy o sobie źle, zaczynamy pojmować to jako normę. Bardzo często dzieje się tak, ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedniego wsparcia od rodziców w dzieciństwie. Nauczyliśmy się wątpić w swoje możliwości i przekreślać szanse na osiągnięcie celu. Jeśli poza tak także ciężko Ci osiągnąć to, o czym marzysz, dlatego że nie pozwalasz sobie na to, krytykujesz się lub rezygnujesz zawczasu, to warto zastanowić się, czy nie powinieneś się przyjrzeć sobie bliżej i głębiej, na przykład z pomocą terapeuty. Ważne jest to, aby pokochać samego siebie i nauczyć się siebie chwalić i motywować. Kiedy biegam i czuję, że już nie mam siły i nie poradzę sobie, mogłabym zrzucać winę na to, że w ostatnim czasie zrezygnowałam z treningu, siedziałam na kanapie, jadłam chipsy, ale mówię sobie zupełnie co innego. Powtarzam w głowie, jest ci ciężko. Ale jak dobiegniesz do końca, to będziesz się czuła lepiej i osiągniesz cel. I ta zmiana myślenia jest podstawą do tego, by przestać się nakręcać w negatywny sposób. Szukaj tego, co udało Ci się danego dnia zrobić, i znajduj pozytywne rzeczy, nawet jeśli są one bardzo małe. Chwal siebie i konia nawet za najprostsze zadanie. A kiedy ci nie wyjdzie, powtarzaj sobie, że musiałeś zrobić. 10 serii ćwiczeń udało Ci się pod koniec, ale to właśnie dlatego, że trening czyni mistrza. Znajduj w każdej sytuacji najlepsze rozwiązanie. Czasem cały trening idzie do dupy i na końcu się coś udaje, ale to nie ma żadnej wartości dla jeźdźca, bo jest on zbyt przyjęty swoim fiaskiem. Zamiast mówić, i co z tego, że raz się udało, skoro najpierw było kilka skuch, powtarzaj sobie, warto było kilka razy zrobić to źle, żeby wreszcie się udało. Ważne jest też to, żeby nie nakręcać się przed treningiem. Pomaga w tym taka wizualizacja przyszłości. Wyobraź sobie siebie w najlepszym możliwym ułożeniu. Że koń współpracuje z tobą, udaje wam się wykonać zadania i macie dobry dzień. Nawet jeśli coś nie wyszło, to udajecie się to skorygować. Bardzo często jeźdźcy, którzy nie mają pokory, zrzucają winę na konia. Jestem wyczulona, kiedy ktoś zaczyna zdanie, bo on lub bo ona. Aby koń dobrze wykonał nasze polecenia, musi je przede wszystkim rozumieć. Nie rozumie ich często dlatego, że nasz timing jest opóźniony, lub po prostu nie mamy jeszcze odpowiedniego wyczucia. Wierząc w to, że mamy umiejętności wyższe niż jest to w rzeczywistości, skazujemy się na wieczną frustrację. W takiej sytuacji zawsze będzie szło nam niewystarczająco dobrze, bo narzucone na siebie zadania po prostu nas przerastają. Taki jeździec często zrzuca winę na konia i nie zauważa, że problemy wynikają z niego. Na to właściwie rozwiązania nie ma, poza nabraniem odpowiedniej dyscypliny i zaufanie do dobrego trenera. Bardzo często ten problem połączony jest także z tym, że nasze emocje działają na konia. Wielokrotnie zdarza się, że jeździec wsiada na konia, na przykład po kudni z rodzicem czy partnerem, lub po jakiejś tam awanturze w stajni. Od początku widać, że trening nie ma prawa się udać. Osobiście kilka razy rezygnowałam z takiej współpracy lub po prostu z pojedynczego treningu. To bardzo prosta droga donikąd, w której jeździec będzie wyładowywał złe emocje na koniu, a później bardzo często i na trenerze. Koń zaczyna stresować się, więc każde kolejne ukaranie powoduje, że współpracuje on coraz gorzej. I w takim wypadku zrezygnować z konia. To jest najlepsze rozwiązanie, zrezygnować z treningu to jest najlepsze rozwiązanie, lub po prostu wybrać się z koniem do lasu. Niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie został wytrącony w taki sposób z równowagi. Każdy z nas chociaż raz zachował się źle w stosunku do swojego konia. Ważne jest to, żeby uczyć się, że takie sytuacje absolutnie nie pomagają w rozwoju ani własnym, ani wierzchowca. Budująca się dojrzałość i świadomość z dziecka. Będzie w przyszłości takie problemy wykluczać. Jeśli chodzi o obwinianie instruktora, to jest to częsty problem u jeźdźców, którzy zmieniają trenerów jak rękawiczki. Jeśli widzisz, że ktoś co chwilę trenuje z kimś innym, to powinieneś zauważyć czerwoną flagę. Możliwe, że taki jeździec jest bardzo trudny w relacjach międzyludzkich. Szuka gotowych rozwiązań, za które jest w stanie zapłacić wszystkie pieniądze i nie rozumie, że błędy leżą w nim samym. I można się ich wyzbyć jedynie ciężką pracą. Tacy jeźdźcy zmieniają nie tylko trenera, ale także sprzęt, na przykład wędzidło na mocniejsze, czy jakiś inny patent, a nawet miejsce, w którym trenują. Doszukują się źródeł problemów wszędzie, ale nie w sobie. Zazwyczaj skazują się na długą drogę, która prowadzi ich do nikąd i często na jej końcówce rezygnują z jeździctwa lub po prostu ostatecznie wymieniają konie. Uważam, że cholernie ważne w pracy z końmi jest przyglądaniu się sobie samemu. Współpracujemy z żywym zwierzęciem, które przyjmuje nasze emocje i stany. Nasze nastawienie może rzutować nie tylko na jeden trening, ale na cały nasz proces treningowy. Jeśli temat jest Ci bliski, koniecznie zastanów się nad tym i spójrz na swoją karierę jeździecką z dystansem. Zastanów się, czego oczekujesz od siebie i czy dajesz z siebie 100%, aby to osiągnąć. Na dzisiaj to wszystko, jeśli macie podobne doświadczenia, koniecznie zostawcie w swoich komentarzach, a na wszystkie postaram się odpowiedzieć.